przedstawiamy Państwu bogactwo sołec w gminie Radoszyce. Zapraszamy do oglądania cyklu filmów dotyczących naszych miejscowości. Poznajcie nasze sołectwo. Pragniemy Państwa zaprosić na cykl filmów odsłaniających dzieje naszych sołectw. Dziś zabierzemy Was w podróż do Wilczkowic. Położona w południowo-zachodniej części gminy Radoszyce, na północnym zachodzie województwa świętokrzyskiego, wieś Wilczkowice jest trzecim pod względem liczby mieszkańców i wielkości powierzchni sołectwem w gminie. Wilczkowice, położone 4 km od miasta, charakteryzuje słabo urozmaicona rzeźba terenu, jednak na uwagę zasługują wzniesienia otoczone lasem. Białkowa Góra i Góra Lewoszowska to najwyższe wzgórza w tym rejonie. Wieś w całości znajduje się w granicach konecko-łopuszańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Okolica jest malownicza i zachęca do wypoczynku na łonie natury. Miłośnikom pieszych wędrówek i rowerzystom z pewnością przypadnie do gustu atrakcyjny szlak turystyczny, rozciągnięty od Góry Dobrzeszowskiej przez Gruszkę, Górniki, Mościska aż do Sielpi Wielkiej. Mała rzeczka, która płynie przez środek wsi, swoje źródło znajduje w Nadworowie. Ów potok łączy się z większą rzeką, Czarną Kilczycką. W pobliżu Wilczkowic można także odnaleźć ciekawe pozostałości archeologiczne po średniowiecznych hutach szkła. Wieś obfituje w wiele przydrożnych kapliczek oraz usytuowanych wzdłuż drogi kamiennych piwniczek. Mieszkańcy Wilczkowic utrzymują się głównie z działalności rolniczej i produkcji mleka, dostarczanego do mleczarni w Końskich. Tutejsi rolnicy posiadają nawet kilkadziesiąt krów mlecznych. W 1973 roku wybudowano we wsi zlewnię mleka, bowiem zapotrzebowanie na produkt było bardzo duże. Obiekt działał do 1994 roku, po czym został zaadaptowany na budynek mieszkalny. Wielu mieszkańców Wilczkowic wypiekało także chleb we własnym piecu chlebowym. Z przepisów przejmowanych od przodków co najmniej raz w tygodniu niemal w każdym domu wypiekano pieczywo, którego wyjątkowy zapach rozchodził się po okolicy. Wówczas dużym szacunkiem i społecznym uznaniem cieszyli się młynarze. Dlatego w latach 50. XX wieku wybudowano młyn, gdzie od rana do nocy mielono zboże na mąkę. Niestety od końca lat 90. do chwili obecnej budowla z wielkim wiatrakiem stoi uśpiona i nikt już z niej nie korzysta. Wilczkowice to prastara wieś królewska. Pierwsze wzmianki o powstaniu miejscowości sięgają już XIII wieku. Bowiem w tym czasie prawdopodobnie powstała osada o nazwie Wilczkowie, a król oddał w dzierżawę znajdujące się na jej terenie ziemię. Pierwsi osadnicy, zwani wtedy włościanami, trudnili się uprawami. Zobowiązani byli do regularnego uiszczania dziesięciny kościołowi w Radoszycach, do którego wówczas należeli. Po pewnym czasie obok włościan pojawili się także hutnicy. Jeśli chodzi o genezę nazwy wsi Wilczkowice, znawcy historii i regionaliści uważają, iż zmieniała się ona na przestrzeni lat, a przyczyn takiego stanu istnieje kilka. Jedną z nich jest przekonanie o istnieniu na tym terenie watahy wilków. Inna głosi, iż mieszkańcy Wilczkowic to potomkowie legendarnego założyciela wsi Wilczka. Na korzyść tej hipotezy przemawia fakt, że niemal do XX wieku wielu chłopów nie posiadało nazwiska ani przezwiska, zaś pierwszy osadnik nosił strój uszyty z wilczej skóry, wobec czego nazywano go Wilczkiem. Pierwotnie prowincja usytuowana była na wzgórzu zwanym Starą Wsią. O jej istnieniu świadczą kamienne pozostałości starych fundamentów znajdujące się pod ziemią. Po dziś dzień można znaleźć je na terenie działek rolnych należących do obecnych mieszkańców Wilczkowic. Co ciekawe, wzniesienie to jest obrośnięte tarniną, co w przeszłości miało chronić przed atakiem i napaścią dzikich zwierząt. Osada liczyła wówczas 6 domostw. Nieco dalej, w kierunku Góry Lewoszowskiej, jest pole, określane dawniej Balcerką, od nazwiska osadnika. Na pobliskim terenie znajduje się również zagłębienie po starej studni. Można się więc domyślić, iż przed laty wodę czerpali z niej nasi przodkowie zamieszkujący starą wieś. Pod Białkową Górą żyli zaś komornicy. Nie posiadali oni ziemi, lecz chodzili do pracy przy wielkim piecu zbudowanym w Antoninowie koło Grodziska. Z dokumentów wynika, iż na tym terenie działało też 6 hut szkła. Pracowali w nich hutnicy, nierzadko wraz z całymi rodzinami. Po wyrębie drzew w lasach, które stanowiły niezbędny surowiec do wyrobu szkła, powstały rozległe poręby, które wykarczowano i zmieniono w pola uprawne, co wyjaśnia Wiesława Król, miejska radna i autorka książki Wilczkowice, prastara wieś królewska. Na pewno znajdowała się ta huta tutaj w Wilczkowicach, w okolicy Olszynek. Świadczą o tym wyorywane na polach przez rolników
wielkie okręgi popiołów i różnych kawałków węgla drzewnego. Jak mówią mieszkańcy, rodzice przekazywali im wiadomości, informacje, że pochodzą one z duszenia węgla, czyli z duszenia drzewa na węgiel drzewny, który był wykorzystywany do produkcji szkła. Najwcześniejsze wzmianki o Wilczkowicach datuje się na rok 1275. W dokumentach z tych czasów Wilczkowice wymienione są w liczbie posiadłości klasztoru z Wąchocka. Zgodnie z podaniami, iż król Kazimierz Wielki w 1364 roku pragnął pomnożyć uposażenie parafii w Radoszycach i wcielił do niej m.in. Wilczkowice. Jako typowe dla wsi królewskich mają charakter tzw. ulicówki, to znaczy wsi jednodrożnej, w której zabudowa rozłożona jest po obu stronach drogi. W XIX wieku Wilczkowice, jak i inne dobra królewskie, stały się wsią rządową. W tym czasie niektóre wsie były urzędowane od nowa, dokonywano pomiaru gruntów i badano uprawnienia do ich posiadania. Do dzisiaj w Wilczkowicach funkcjonują stare nazwy, pozostałości od charakterystycznych cech krajobrazu. Na przykład Olszynki, teren Olszynek, dawniej był bagnisty, znajdowały się tam rozlewiska i ten był porośnięty olszynami. Od tego właśnie wzięła się nazwa Olszynek. Łąki, pola w porąbkach w okolicach lasu, gdzie zapewne las został wycięty, nazwany jest porąbkami. Część wsi nazwana jest Wielkim Lasem. Na pewno znajdował się tam ogromny las, stary. Sama nazwa wskazuje Wielki Las. Część wsi, która przebiega ku Radoszycom, nazywana jest Kumieściem, czyli przebiegała ku miastu Radoszyce. I zapewne tutaj, przez tą drogę, przez to miejsce, przebiegała ta Wielka Droga Królewska. Część terenu nazywa się Starą Wsią, tam gdzie znajdowało się pierwotnie 6 domów. Część wsi nazywa się Górką i jest jeszcze część wsi przy lesie, przy Białkowej Górze, która jest nazywana Porębą. Wielka Droga Królewska lub starodawny gościniec krakowski to nazwy drogi, która przechodzi przez Wilczkowice, a w czasach średniowiecza była ważnym szlakiem nie tylko komunikacyjnym, ale także handlowo-usługowym. Co ciekawe, wzdłuż tego typu szlaków koncentrowało się osadnictwo, a trasy były stałe i pod groźbą utraty towarów nie wolno było korzystać z innych dróg. Do tej pory niektóre trakty na trasie do Wilczkowic określa się mianem gościńców. Na szczególną uwagę zasługują krawężniki ułożone z kamienia i wybrukowane polnymi kamieniami odcinki dróg zachowane do dziś. Rok 1815 to czas, kiedy wieś znalazła się pod okupacją rosyjską. Jednym z pierwszych aktów prawnych tymczasowego rządu narodowego był dekret o uwłaszczeniu z dnia 22 stycznia 1863 roku, który od razu stał się przyczyną wielu protestów i manifestacji patriotycznych, głównie chłopów. Powodem wydania dokumentu było coraz liczniejsze wstępowanie włościan w szeregi powstańcze, co bardzo nie podobało się władzom carskim. Po stłumieniu walk ograniczono swobody polityczne i społeczne oraz zatarto odrębność ziem polskich. Wilczkowice znalazły się w gubernii radomskiej w powiecie koneckim. W tym czasie prawa miejskie straciły również Radoszyce, co było karą za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Pod koniec XIX wieku Wilczkowice były czwartą pod względem liczby ludności wsią w powiecie koneckim. Także I wojna światowa nie oszczędziła Wilczkowic. W wyniku działań wojennych wieś została totalnie zniszczona, bowiem znalazła się pod bezpośrednim obstrzałem wojsk niemieckich i rosyjskich. Z dawnych budynków mieszkalnych zachowały się tylko 2 domostwa, pozostałe zostały doszczętnie spalone. Jeszcze podczas I wojny wieś zaczęto odbudowywać. Powstały domy z drewna, dlatego w tym okresie rozwijał się zawód ciesielski. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich, Wilczkowice znalazły się pod okupacją wojsk austro-węgierskich. Okupant bezprawnie odbierał ludziom zboża, bydło i ziemniaki, nakładał kontrybucje i kary cielesne. Skutkiem głębokiej nędzy była epidemia duru brzusznego w 1917 roku. Po nieco ponad 20 latach przyszedł czas, by ponownie zmierzyć się z wrogiem. 1 września 1939 roku wybuchła najkrwawsza z wojen. Walkę z okupantem toczyła ludność z Wilczkowic i ościennych miejscowości. W
pobliskich Zychach, Lipie i Radoszycach powstawały oddziały partyzanckie zrzeszające oficerów i mieszkańców wsi. Niemcy bardzo często przyjeżdżali do wsi, przyjeżdżali rowerami, przyjeżdżali konno, przyjeżdżali motorami i chodzili, szukali tutaj oznak konspiracji. Dlaczego? Dlatego, że tereny wokół Wilczkowic porośnięte były lasami, stwarzały doskonałe warunki do tego, żeby w tych lasach odbywała się konspiracja, żeby tam spotykali się partyzanci. Takim pierwszym ugrupowaniem, które dało o sobie znać, to był przyjazd na nasze tereny, między innymi do Gajówki w Zychach Hubala, który nawiązał tutaj działalność konspiracyjną z porucznikiem Janem Stoińskim z Radoszyc i z podporucznikiem Janem Pacakiem, który pochodził z Lewoszowa. Nie odbyło się bez restrykcji, bo rodziny partyzantów zostały bardzo skrzywdzone. Między innymi rodzina pana Jana Pacaka. Matka została żywcem spalona w stodole. Najdotkliwszą z kar, jakie spotykały walczących przeciwko Niemcom, była więc kara śmierci. Ale wśród restrykcji nałożonych przez okupanta na Polaków znalazły się konfiskaty mienia, kontrybucje, odbiór zapasów żyta, mąki oraz zakaz mielenia i obrabiania zboża w prywatnych gospodarstwach, na co ludność Wilczkowic się nie godziła. Co ciekawe, partyzanci z Wilczkowic mieli brać udział w Powstaniu Warszawskim. 15 sierpnia 1944 roku nastąpiła koncentracja i mobilizacja wszystkich oddziałów Armii Krajowej z terenów Kielecczyzny, ukrytych w lasach pod Przysuchą. Żołnierze z Wilczkowic wyruszyli do Smykowa pod wodzą Antoniego Golańskiego, jednak po kilku dniach ruch został wstrzymany ze względu na niewystarczającą ilość uzbrojenia. Obecnie Wilczkowice to jedno z większych sołectw w gminie Radoszyce. Miejscowość zajmuje 825 hektarów i liczy 423 mieszkańców. Funkcję sołtysa pełni Jacek Olesiński. Jego poprzednikiem był Piotr Szustak, który stanowisko wiejskiego włodarza obejmował nieprzerwanie przez 42 lata. W tym roku za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności z rąk burmistrza Radoszyc Michała Pękali otrzymał tytuł honorowego sołtysa. Mówiąc o Wilczkowicach, nie sposób pominąć kościoła. Okazała świątynia zlokalizowana w centrum wsi dla mieszkańców ma duże znaczenie, bowiem długo nie mieli oni podobnego miejsca kultu. Na nabożeństwo uczęszczali do odległych o 6 km Radoszyc. Pierwotnie kaplica powstała tu w latach 70. XX wieku z pomieszczenia gospodarczego. Wówczas komunistyczne władze były bardzo nieprzychylne działaniom mieszkańców. Za współpracę przy budowie świątyni surowo karano. Ten, kto został na niej przyłapany, wzywany był na przesłuchanie w Urzędzie Bezpieczeństwa. Niektórzy nawet kilkukrotnie. Jednak to nie zniechęciło mieszkańców pomagających przy budowie miejsca kultu religijnego. Pierwsze drewniane tabernakulum zostało przeniesione do kaplicy pod osłoną nocy, a drewniany dzwon zawieszono na pobliskiej gruszy. Ostatecznie dzisiejszy kościół zaczęto budować w 1995 roku. Parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego stanowi miejsce modlitw i życia społecznego mieszkańców. Co ciekawe, plac, na którym wybudowano świątynię, niegdyś należał do rodziny Podwysockich, najbogatszych gospodarzy. Naprzeciw kościoła w Wilczkowicach znajduje się szkoła podstawowa imienia świętego Jana Pawła II o równie ciekawej historii. Losy placówki sięgają 1918 roku. Wówczas Polska odzyskała niepodległość, a w Wilczkowicach zapłonął kaganek oświaty. Utworzono jednoklasową, powszechną szkołę podstawową. W dwudziestoleciu międzywojennym placówka rozwijała się i zyskiwała na popularności. Tuż przed wybuchem II wojny światowej we wsi funkcjonowała już czteroklasowa powszechna szkoła podstawowa z 6 oddziałami. Warunki lokalowe były jednak coraz gorsze, bowiem lekcje musiały odbywać się w pomieszczeniach wynajętych od gospodarzy, w prywatnych domach lub budynkach gospodarczych. Wciąż trwały starania o budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Udało się to w 1959 roku, kiedy to oddano do użytku nowy budynek. Był to ważny moment w życiu lokalnej społeczności. Z tej okazji zorganizowano nawet zabawę taneczną. Co ciekawe, w 1957 roku zakupiono i zamontowano w szkole pierwsze radio głośnikowe, dzięki czemu przeprowadzono radiofonizację. Do każdego domu doprowadzono przyłącze zwane potocznie kołchoźnikiem.
Od tej pory mieszkańcy mogli swobodnie słuchać nadawanych audycji i lokalnych komunikatów. Na przestrzeni lat szkoła była modernizowana i dostosowywana do potrzeb uczniów i nauczycieli. Obecnie szkoła prężnie się rozwija, gromadzi 136 żaków, a jej dyrektorem jest Zbigniew Kowalczyk. Obiekt dysponuje nowoczesną bazą lokalową i dydaktyczną. Oprócz sal lekcyjnych, komputerowych i zaplecza kuchennego posiada boisko do gry w piłkę. Coroczną tradycją uczniów, nauczycieli i władz gminnych jest organizowanie wspólnej wigilii, jasełek oraz wyjazdów krajoznawczych. Obok szkoły znajduje się budynek, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczkowicach, założona 1 maja 1960 roku. Placówka wówczas nie miała stałego miejsca funkcjonowania i często zmieniała siedzibę. Na początku posiadała w swoich zbiorach 1523 książki i stanowiła centrum życia kulturalnego. Od 2014 roku w budynku funkcjonuje również świetlica wiejska i kawiarenka internetowa. Obiekt został również wyremontowany, wymieniono pokrycie dachu, doprowadzono wodę i zamontowano instalację elektryczną oraz centralne ogrzewanie. Filia Biblioteki Publicznej w Wilczkowicach gromadzi wielu miłośników literatury. Odbywają się w niej też warsztaty plastyczne, na które chętnie uczęszczają dzieci. Opowiadając o Wilczkowicach, nie sposób pominąć Ochotniczej Straży Pożarnej, która w naszym regionie ma bogatą tradycję. Dzielni druhowie nie tylko gaszą pożary i stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców, ale także szerzą kulturę w lokalnym środowisku i biorą udział w licznych wydarzeniach kościelnych. Jednostka OSP w Wilczkowicach funkcjonuje od 1933 roku, choć z wcześniejszych dokumentów wynika, iż została założona w 1926 roku przez miejscowych działaczy, a pierwszym komendantem był Jan Molasy. W 1931 roku poświęcono i oddano do użytku drewniany budynek remizy. Prawie 40 lat później strażacy ochotnicy doczekali się remizy z prawdziwego zdarzenia. Placówkę wybudowano w ciągu zaledwie jednego roku w czynie społecznym. W kolejnych latach była modernizowana. W 1972 roku Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych postanowiła wpisać do rejestru OSP w Wilczkowicach. Ale to nie wszystko. Mieszkańcy Wilczkowic często wskazują na wiele ważnych w ich życiu miejsc na terenie wsi. Przejawem ich wiary i oddania czci Bogu była marmurowa kapliczka, wybudowana z kamienia na przełomie XVI i XVII wieku. Miała chronić przed zarazą i złymi duchami. W 1976 roku kapliczka niestety runęła, lecz społeczność własnymi siłami szybko ją odbudowała. Po dziś dzień obiekt stanowi miejsce religijnego kultu i jest systematycznie remontowany. W Wilczkowicach to nie jedyna przydrożna świątynia, której fundatorami byli bardziej zamożni mieszkańcy miejscowości. Innym symbolem chrześcijaństwa na terenie wsi są krzyże, które według wierzeń miały chronić miejscową ludność i przyjezdnych przed nieszczęściem, były symbolem walki o wolność, a nawet pełniły rolę znaków drogowych i wyznaczały koniec osady. Do dziś przy jednej z dróg stoi drewniany, dwuramienny krzyż, który postawiono tam podczas epidemii cholery, w nadziei, że zaraza minie, a ludzie przestaną na nią umierać. Działo się tak w czasach, gdy Wilczkowice były pod zaborem austriacko-węgierskim. Obecny krzyż na wzór tamtego wzniesiono w latach 70. XX wieku. Na uwagę zasługuje również wspomniana wcześniej Białkowa Góra, znajdująca się w paśmie Gór Świętokrzyskich. Nie wiadomo jednak, skąd wzięła się jej nazwa. Niektórzy twierdzą, że od nazwiska właściciela, inni sugerują, iż w dokumencie podpisanym w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego dotyczącym dziesięciny dla kościoła z poszczególnych wsi widniała nazwa Niwa Białkowa, co mogło oznaczać pole lub ziemię uprawną. Co ciekawe, wewnątrz góry znajdują się pokłady kamienia, czerwonego i żółtego piaskowca, który w latach 70. wydobywano w celach budowlanych. Obecnie Białkową Górę porastają sosny. Podczas II wojny światowej była ona miejscem potajemnych spotkań członków Armii Krajowej, odbywających szkolenia bojowe. 3 maja 1940 roku zaprzysiężono tam 30 osób zwerbowanych do konspiracji. We wspomnieniach mieszkańców wsi pozostał także 11-metrowy wiatrak znajdujący się przy polnej drodze. Wybudowany przez Piotra Szóstaka był jego własnością i służył do mielenia zboża. Tak było do 1948 roku. Później właściciele opuścili posesję. Wiatrak niszczał, aż w końcu został rozebrany. Również na placu kościelnym znajduje się kamienny obelisk poświęcony pamięci poległego w Katyniu polskiego oficera Edwarda Podwysockiego. Fundatorem monumentu było społeczeństwo parafii Wilczkowice.
23 czerwca 2010 roku po mszy świętej w tym kościele ordynariusz radomski, ksiądz biskup Henryk Tomasik, uroczyście poświęcił ów pomnik. Niestety 4 sierpnia 2014 roku w Mieczkowice nawiedził kataklizm. Szalejąca trąba powietrzna wyrywała drzewa z korzeniami, a tam, gdzie kiedyś był las, do dziś pozostała rozległa polana z kilkoma ocalałymi drzewami, które oparły się niszczycielskiej sile wiatru sprzed 7 lat. W Wilczkowicach prowadzone są liczne inwestycje zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Wyremontowano drogi dojazdowe, podjęto też prace projektowe nad utworzeniem sieci kanalizacji sanitarnej. Przy szkole podstawowej powstało boisko do gry w piłkę, a gminne budynki dostosowano do potrzeb mieszkańców, co zaowocowało powstaniem kawiarenki internetowej. Co więcej, doposażono również remizę strażacką, dzięki czemu druhowie z Wilczkowic otrzymali nowoczesną łódź patrolującą. Na uwagę zasługuje także wspomniana szkoła podstawowa imienia świętego Jana Pawła II. Warunki lokalowe są tam dobre, lecz brak sali gimnastycznej. Uczniowie podczas lekcji WF-u ćwiczą na korytarzu. Dlatego by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo dzieci, burmistrz miasta i gminy we współpracy z dyrektorem szkoły Zbigniewem Kowalczykiem starają się pozyskać dofinansowanie na budowę hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Jest ona oczekiwana przez całą społeczność szkolną i lokalną już od kilkudziesięciu lat. Lekcje wychowania fizycznego dzieci mają na wąskim i ciemnym korytarzu szkoły. Należy tu dodać, że problem jest coraz większy, gdyż liczba uczniów rośnie. Ale najmłodsi mieszkańcy sołectwa mają jednak powód do radości. W Wilczkowicach utworzono świetlicę środowiskową. Wśród prowadzonych tam zajęć są m.in. artystyczne, kulinarne, językowe i matematyczne. Istniejący budynek przeznaczony na placówkę został wyremontowany, zyskał nową instalację oraz siłownię zewnętrzną.